400 metrów skręć w prawo. No i kurwa, taki ładny wstęp chciałem zrobić z muzyką, ona musiała dojebać GPS-em. Skręć w prawo. I witam was wszystkich bardzo serdecznie, ludzie, tutaj Tivur. Kolejny odcinek Forza Horizon przed nami. Ja chciałem go taką ładną muzyką zacząć, klasyczną. Idealnie się w sumie tutaj to wstrzeliło. Ale kurwa, kobita musiała to wszystko zniszczyć. Gdzie ta tablica pieprzona? Chyba tam po drugiej stronie. Polubię chyba tą stację z klasyczną muzyką, bo fajne rzeczy tutaj lecą. Jej! 7500 expa. How nice. Ciekawy pomysł z tablicami. Podoba mi się. Nie wiem, kiedy mnie level czeka, ale nieważne. Jedziemy! Nie będziemy, tak jak mówiłem na końcu poprzedniego odcinka, jeszcze się zajmować tym zapomnianym autem. Skończymy sobie może tutaj te rzeczy, które się dzieją. Ja w ogóle zauważyłem ciekawą rzecz, że jak sobie wejdę w samochody, to sobie w moich samochodach zauważyłem, że mam takiego skurwysyna. Tak więc może podejmiemy się jeżdżenia sobie w jakichś wyścigach za pomocą właśnie tegoż autka. Ale to jak hatchbacka skończymy. O! Aha, bo ja dostałem jakiegoś Forda Focusa, tak notabene. Ale i mogę sobie wybrać, jakim chcę jechać, tak? No dobra, to jest fajna opcja, ale ten wygląda... Co ten ma lepsze? Ten ma lepsze tylko i wyłącznie przyspieszenie o trochę. To ma o wiele lepszy start, prędkość, prowadzenie ma też lepsze i hamowanie, więc zdecydowanie tego bierzemy. Ach, co za music! I like it! Tym razem towarzyszy mi herbatka z jakichś wykoksanych owoców leśnych, czy chuj wie czego, nie jestem pewien. Okidoki. Jak tam w ogóle z poziomem trudności? Średni, trudny. Poziom trudności Drivatara, tutaj jest premia w kredytach. A, co się zmienia jak dam trudny? Praktycznie tylko się zmienia ten poziom trudności tych Drivatarów. Dobra, to jebać to. Rozpocznij wyścig, po prostu. Startujemy! Jakiś kolega mi tutaj przedtem wysłał wiadomość. Tivolt, to prawdziwy ty? Odpisałem mu. Nie. I ciekaw jestem, jak na to zareaguje. Czysty start, proszę bardzo, ale oczywiście musiałem się już tutaj wdupić w jakiegoś gościa. Never mind. Tak czy siak, mam wrażenie, że jednak mimo wszystko muzyka klasyczna może fajnie pasować do wyścigów. Świetna jazda w cieniu. No staram się teraz jechać tam w czyimś cieniu. Ale nie jest to aż takie łatwe. No, ruch uliczny tutaj zaczyna wkurwiać, ale gdybym tylko mógł ich na przykład niszczyć, to by było fajne, jak wiecie, w burnaucie, że spychamy gościa na przykład na ścianę i go nie ma. Ja mam ciekawą trasę, przynajmniej jak na razie, mam takie długie, proste uliczki, bez jakichś większych... wykrakałem, zaraz będzie większy zakręt, w lewo będziemy musieli odbić. Jeszcze deszcz oczywiście musi padać, nieważne, jest epicko. Aż normalnie zamknąć na chwilę i posłuchajmy. Niestety za chwilę będę musiał tutaj zwolnić chyba. Żeby się właśnie wyrobić w tym checkpointie, który mi tutaj postawili, ale... Jakoś w miarę poszło. Trzymałem się około 70 na godzinę i tak, więc nie poszło tak źle. No kurde, już mi się nie chce gadać, jak ja taką switaśną muzykę. Wiecie, muzyki poważnej, czy muzyki klasycznej, czy muzyki właśnie tego typu. Nie wiem, kiedyś mówiłem na to ciągle muzyka klasyczna, to od jednego z widzów dostałem opierdol, że nie można tego wszystkiego nazywać muzyką klasyczną, bo tak się nazywa tylko muzykę, która powstała, wiecie, w okresie klasyki. Był tam taki okres, powiedzmy, literatury i twórczości chyba, nie? A cała reszta to jest muzyka chyba poważna, czy coś takiego. I od tamtej pory zawsze, jak się wypowiadam na ten temat, to normalnie czuję oddech tego widza na plecach. Muszę wcześniej zacząć hamować, bo się tam totalnie nie wyrobię. 200 na godzinę to najwyraźniej za dużo, żeby przyjąć ten zakręt na klatę. A i tak moja prędkość tutaj była za duża, bo się wyślizgałem gdzieś w pizdu. Ale widzę już metę, tak więc raczej się tym nie przejmuję. A kolegów? Nope, nie widzę.
Metę widzę, kolegów nie widzę. To jest najlepsza, najbardziej optymalna ta opcja, co się widzi, a co nie w tych wyścigach. Yeah! Jak się muzyka też fajnie zgrała. Zaczynasz zjednywać sobie fanów. Ha, proszę cię. Mam tych fanów 270 tysięcy. Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Uuu! Kontynuuj. Tak, tak, te wszystkie nagrody, ja wiem, dziękuję, dziękuję. Ale muzyka się zgrała idealnie. Radio Levante. Radio Levante. Dobre jest to, że te wszystkie kawałki teoretycznie w ogóle nie mają copyrightów na sobie i nie mogą mieć, bo prawo autorskie działa tak, że chyba, kurde, nie pamiętam ile lat, ale parę dziesiąt lat po śmierci autora ono znika. Prawa autorskie już przestaje być obecne. Nie wiem, czy to jest, kurde, 70, 80 lat, coś takiego. Jedziemy na przełaj. Zawróć, gdy będzie to możliwe. Dlatego wiecie, nie będzie problemów z ewentualnymi prawami autorskimi na filmikach na YouTubie, fuck yeah! Chociaż i tak jak na razie jest o tyle ładnie, że YouTube w ogóle praktycznie nie robi problemów z filmikami z Forcy, co mnie bardzo cieszy, bo już się bałem, że przy takich fajnych radiach będzie się czepiał. Jesteś u celu. Dobra, bierzemy udział. Wybieramy oczywiście tego i zasuwamy. Nie, nie, ja muszę to wyłączyć, bo ja będę za często się skupiał na muzyce i zamykał. To nie dla mnie! Wyścig uliczny, czyli w sumie to samo, co było przed chwilą. Rozpocznij. Okay, poszło ci całkiem nieźle. Musisz tylko zwyciężyć w następnym wyścigu, a trofeum w mistrzostwach będzie twoje. XS-a odpalimy. To jest taka przyjemna, rockowa muzyka, która tak wiecie, pypci sobie w tle, nie przeszkadza, nie rozprasza, a nadaje w miarę fajny klimacik, takiego właśnie, taki horizonowy klimacik, o. Tutaj te dwie gnidy mają takie same malowanie jak ja, jeszcze nie wiem, czy jeszcze taki kurde kolejny się nie znajdzie. Co oni sobie do jasnej pały wyobrażają w ogóle? To im pozwoli mieć takie samo malowanie. Ja rozumiem, że projekt jest popularny, ale w dupie to mam. Tam jak koledzy wypruli do przodu. Normalnie szaleńce. Zaraz normalnie będę musiał ich wyprzedzić, to się wtedy zdziwią. Pojedziemy sobie chwilę w cieniu. W cieniu tego kolegi przed nami za chwilę wyprujemy przed niego. Badum, ojej. Spierdalaj ode mnie. Już mnie tam dotykał. Dotknięcie podczas jazdy? Ha, było tam coś takiego? No było. Dobra, hamujemy, driftujemy, trochę po ziemi, trochę po drodze i jesteśmy na przodzie, na prowadzeniu i raczej łatwo tego prowadzenia nie oddam. Fuck you, AI. Trzeba przyznać, nie wiem, w której Forcy to weszło. Forzy? Nie wiem, kurwa, już mnie ktoś tam opierdzielał w komentarzach, jak ja to odczytuję i... Znaczy, jak odczytuję. No oczywiście powiedział, że źle, bo nie Forza, tylko Forza. Ale nie wiem, czemu jakoś mi się to nienaturalnie wypada, jak mówię Forza. Ale może się postaram w takim razie, skoro robię to tak źle. I jebany! Jak go minąłem perfekcyjnie. Zaraz kolejny tam punkt zalet mi się odblokuje, ale co z tego, skoro potrzebuję ich aż 5. Żeby odblokować to, do czego ja tam teraz dążę. Zapierdalam po mieście jak szalony. Zaraz się boję, że mi się tutaj coś poważnego stanie. Zajechaliśmy do Nicei. Zdobyłeś punkt umiejętności. Super. To są zalety, babo. Sama żeś mi powiedziała wcześniej. Albo sama gra mi prędzej powiedziała, że to są zalety. A teraz nagle punkt umiejętności? Weź się, kurwa, zdecyduj. Ach, jak pięknie. No, może tam te pierdoły uliczne jakieś mnie trochę powstrzymały, ale to nic. No, dobra, jest finał. Yeah, wjeżdżamy tyłem. Nawet go nie widać tam. Zaczyna ci to wchodzić w krew. No, raczej.
Mam to we krwi, tak jak hajs w kieszeni. Właśnie wygrałeś kolejne mistrzostwa. Spójrzmy prawdzie w oczy, czy ktokolwiek jest zdziwiony? Nie! Experience powinien mi chyba dać kolejny level, tak mi się wydaje. 6,4K! Będzie! Jej! Kolejny poziom, nowy wheel spin. Nie dziękuję! Za dużo jebania się z tym, wolę mistrzostwa jeździć. A to już mówiłem 15 razy. Zaskakuje mnie w ogóle popularność tej serii. Praktycznie każdy odcinek jest bardzo chętnie przez was oglądany. Dlatego też ja bardzo chętnie tę grę nagrywam. Szczególnie, że mega przyjemnie mi się w tym jeździ. Okej, to już wszystko na dziś w Saint-Martin. Spotkajcie się przy centrali, gdy będziecie gotowi. Wyruszamy w kolejne miejsce. Nie ma sprawy, ziomuś. Tutaj mam jeszcze jakiś ten średni poziom trudności. To w sumie się podejmę. O właśnie, wheel spina mamy. Proszę, wheel spinie, bądź dla mnie szczobrodliwy. 4000 kredytów! Ktoś ze mną sobie tutaj leci w chuja. Jak nic. Dobra, czego będziecie chcieli od tego Forda, który tutaj jest? Co będę musiał zrobić tym razem? Dziwnie wygląda, to pewne. Osiągnij lepszy wynik umiejętności. Co? Aha. Mam sobie te punkty tutaj ładować, tak? O to chodzi? Tak. To mam robić? O Chryste, panie. Nie ma chuja. Ja jestem paskudny w tutaj budowaniu jakiegokolwiek mnożnika przecież. Mam na to 2,40. No, samochód jest dość dojebany, to muszę przyznać. Nie wiem, pierdolę to, to jadę przed siebie. Będę kurwa skakał, omijał drzewa i tak dalej. A zaraz coś, czy mi mnożnik zejdzie, bo właśnie pierdolnę w coś i stracę wszystkie punkty. A to jest najgorsze, że te punkty się traci w pizdu. Nie wiem, może będę robił te nirmisy albo jakąś wysoką prędkość wykręcał, nie wiem. 25 tysięcy punktów, no to jest sporo jak na mnie. Och, kurwa mać, no. Jesteśmy na autostradzie. To zwiastuje, że mamy tutaj szansę rozwinąć jakieś fajne prędkości. Więc tutaj się cieszę, że tylko nikogo nie przypieprzył. Staram się ich omijać z bliska. To mi coś tam powinno dać. O, za ryzykanta dostaję trochę punktów. Spróbujmy jechać pod prąd. To może nam też dać jakieś dodatkowe bonusy, tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko się w nikogo nie wpierdolić, bo wtedy to wszystko stracimy. Jak na razie mnożnik się całkiem fajnie buduje. Dobre połączenie umiejętności i tak dalej, i tak dalej. 7000 razy 2,4. Jeszcze tego! Dobrze, proszę bardzo. Samochód już kurwa na totalnym szczycie swoich tutaj możliwości jest. Silnik dostaje pierdolca. Ale to już w sumie mi się udało, więc 28 tysięcy punktów. Dobra, okej, czyli pojechali na tamtą drogę, było dobrym wyborem. Nie było to zbyt ekscytujące, jechałem ciągle pod prąd i mijałem samochody. Pierwsze co mi tam przyszło do głowy to, że gra powiedzmy umożliwi mi tam, znaczy da jakąś możliwość nabijania tych punktów, tak jak wtedy było, kiedy było wyzwanie ze skakaniem, to miałem jakieś rampy dookoła i taki górzysty bardzo kawałek terenu, znaczy górzysty, wzgórkowy, no wzgórkowy, łonowy. I mogłem sobie tam gdzieś podjumpić, ale tutaj to tak mnie rzuciło powiedzmy na otwarte wody. Dobra, lista rzeczy ukończona, w takim razie fuck you all, jedziemy tutaj. I zrobimy sobie podróż do kolejnego miejsca, wycieczkę dokładniej mówiąc. Chyba, że koledze na przykład po przyjechaniu na miejsce się wymyśli, że o panie, pokazik! Pokaziki są w sumie fajne, to nie ma na co narzekać. W tej chwili rozpierdalamy pole golfowe, więc jesteśmy bardzo mili. Gdzie to w ogóle jest? Tam widzę jakąś tablicę. Sobie pojedziemy rozpierdzielić, jakieś manewry w powietrzu, sweet. Ech! No nie, no nie o to mi chodziło. Rozjebałem się o drzewo. Mam tablicę zniżki na szybką podróż chyba. Aha, wróciłem do miejsca, w którym byłem przed chwilą, zajebiście. Tam mamy gościa jednego, to trzaśniemy focie. A tak, rzeczywiście, przecież tam był jeszcze ten cały Ford, któremu też mogłem zrobić zdjęcie.
Przydatne są te znaczki, muszę przyznać. Nawet jeżeli ja rozpoznam, że taki samochód już fotografowałem, to one są przydatne, żeby mi przypomnieć, że mogę te fotografie strzelać. 15 tysięcy expa! To mi się podoba. Wheelspinujemy w takim razie. Chociaż czy powinienem te wheelspiny... Jej! Dostałem samochód o wartości 7 tysięcy! Aaaa, bieda. Może od teraz będę oszczędzał te wheelspiny i postaram się pozbierać te punkty, punkty na zalety i odblokować sobie tamto gówno i wtedy dopiero te wszystkie wheelspiny użyć. Bo nie jest mi strasznie tak potrzebne, nie są mi tak strasznie te wheelspiny potrzebne. A są biedne. San Giovanni! Hej, to chyba dobry moment, żeby wybrać nową brykę. Tak, American Racers Championship. Tutaj mamy ten. A mogę sobie tutaj wybrać byle jakie? Dobra, chcesz zobaczyć, co jeszcze jest w ofercie? Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wybierz, co chcesz. Aha, bo są jakieś tutaj, które ona mi proponuje. Dobra, nie wiem, czy braliśmy udział w Super GT Championship, ale brzmi też fajnie. Mam też Sports Utility. To czegoś takiego jeszcze chyba nie jeździliśmy. Weźmy to sobie, może być ciekawie. Czy ja potrzebuję kupować autko, czy może już jakieś mam? Aha, to są takie auta, co? Takie dojebane. Ten ma za darmo, bo co? Bo go mam? A jak na kurde... Ten wygląda hard... Kurwa, to jest Lamborghini. Już miałem Gini mówić. Nie, nie, nie. Ten wygląda hardkorowo. Tylko patrzcie, jaka jest różnica między tym, a tym. Znaczy między tym, te siedemki całe, tam ósemki, a to gówno ma piątki same. W ogóle całkiem inna klasa pojazdu. Aż mnie kusi, żeby sobie kupić takiego skurwysyna. YOLO! Co to kurwa jest? Nie mogę kupić, bo nie mam przepustki VIP. Co za skurwysyny. Czy wy to widzicie? Są jakieś dwa dojebane autka. I potrzebuję przepustki VIP, żeby kupić sobie ten samochód. Pocałujcie mnie w dupsztala. To już sobie chyba tego kupię. Ten jest za darmo, ale nie wiem, czy też nie będę potrzebował kurwa do niego ten. Kupić sobie jakiś pierdół. Dobra, weźmy tego w takim razie. Ja jebie, co za chamstwo, prezentuje mi takie fajne samochody i chuj, i nie mogę. Aha, to są polecane projekty, dobra, bo tak sobie myślę, co mi tak kurwa, o, please, please, ten wygląda fajnie, bierzemy tego. I na tym poprzestaniemy, wybaczcie, bo telefon mi tu zawibrował, muszę go sobie jakoś wyciszyć. Kup za kredyt. Ostatnio, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale dość staram się w miarę aktywnie korzystać z mojego Instagrama. Jeżeli sami macie Instagrama, to zapraszam do followowania. Macie linkacza do mojego konta w opisie każdego filmu, jaki wrzucam. Więc zapraszam, ostatnio przykładam się, ponieważ robię zdjęcia moją lustrzanką. I dopiero potem przerzucam na telefon i wrzucam na Instagrama, więc trochę oszukuję. Niezła jazda. Gratulacje dla wszystkich zwycięzców. Podczas kolejnego etapu wycieczki wyruszymy do San Giovanni. Pamiętajcie, że to nie jest wyścig. Będziecie jechać po najlepszych drogach świata. Wykorzystajcie tę okazję. Za 200 metrów skręć w prawo. Takie tutaj są strasznie najlepsze, najlepsze drogi na świecie. Mamy tutaj dwa samochody, więc w sumie od razu sobie sfocimy. Przetwarzaj sobie zdjęcie, przetwarzaj. Fajnie wygląda w sumie. Mogę sobie fokusa ustawić nawet na to, przez to te samochody są takie rozjebane. Może być też fokus na autko. Jej! W sumie to... Ładne zdjęcie nawet mi tu wyszło, nie? Jaki, co znaczy tryb efektów? A, takie rzeczy można sobie tutaj robić. Jakieś czarno-białe jebaństwa. Fotografia otworkowa. Sepia. Duże natężenie sepi. Tilt shifta można też robić. Okej. Okay. Strasznie szczerze mówiąc, tutaj w chuj opcji jest. To jest przerażające, ile tych filtrów. Abstrakcja może nie. Aha, nie ma już nic dalej po tej abstrakcji, co? To wygląda fajnie. Weźmy sobie takie coś. No wiem, że nie ma nowych samochodów, pierdoli mnie to. Ale ja chciałem sobie to zdjęcie jakoś może zapisać, co? Zapisz. Wybierz. No nazwijmy Forza, niech będzie. Nie robi mi to różnicy większej. Udostępnij. Marka? Nie, pierdolę to, pierdolę udostępnianie. Tak, tutaj muszę od razu zahamować, bo
Byłem zaraz, kurwa, przed właśnie zjazdem na bok. Nie robię się dobrze. Jaki my, kurwa, kolosem jedziemy, to jest masakra. Skręć w prawo. Szczęśliwy bym był, gdyby ta opcja właśnie miała, wiecie, funkcjonalność kasowania przeciwników. Jak ta gra w ogóle nam każe jechać? A nie mogę jakoś tak YOLO pojechać sobie tędy i sobie ukrócić tej trasy w chuj? Mam wrażenie, że tak. Więc pojadę YOLO tędy w pizdu. Gdy będzie to możliwe. Uuu, giń! Tympy chuj. No, jedziemy YOLO. Nie wiem, czy pod prąd, czy co, ale tędy. Może mnie nie zastrzelą. Mam wrażenie właśnie, że jadąc tędy jadę pod prąd. Bo tak to gra by mi chyba coś przekalkulowała. To może być też ciekawa focia, bo tutaj... A to może tryb efektów? Nie chcę użytkownika. Ja chciałbym, kurwa, żeby w ogóle nie było efektów. Nie, 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 nie chcę wyłączyć. Tryb zdjęciowy. A czy jaki, kurwa, rozjechany. Bang! Teraz wszystko inne jest rozjechane. To fajnie działa. Kurwa, przecież miałem mu zdjęcie zrobić, żeby mieć te... Zawróć. Dobra, teraz to już mi uciekł, więc mniejsza. Miałem mu zrobić zdjęcie, żeby było ten 1000 kasy. A zapomniałem o tym, bo się tak bawiłem. O yeah, I am so fucked. Uch, jebnę w niego zaraz. Nie, nie jebnę nawet. Dobra, dobra, trzasnę po prostu zdjęcie, nie będę się dupcył z ustawianiem tego. Tak, robię pauzy, bo jestem łasy na pieniądze, plus mnie jara ten motyw fotografowania i to jak to się wszystko fajnie rozmywa, jak już się ustawi fokusa na niego. Dobra, wychodzimy. Powinienem się wyrobić w miarę. Chuja. Ajajaj. Zapomniałem kompletnie o tym jeżdżeniu z wnętrza. O tym, co sobie postanowiłem jakiś czas temu. Oj, kurwa, niesamowite. Ukróciła mi się trasa o połowę, bo pojechałem tak, jak samemu mi się wydawało. Właśnie takie tam wielkie nawrotki, to coś mi nie pasowało. Patrzcie, jak w ogóle zajebiście w szybie u góry, przez to, jak jest słońce w tej chwili ustawione, w szybie u góry się odbija nasz kierowca. Nice'u. Szkoda, że się tak długo włącza, to jest jedyna bolączka tutaj. Dobra, trzaskaj. Dwa nowe autka tu są. Ford GT, Ferrari LaFerrari. Ktoś tutaj był, widzę, bardzo ambitny, jeśli chodzi o wymyślanie nazwy. Okej, okay, tak byś nazwał Bartłomiej La Bartłomiej, a nie na przykład Bartłomiej Ratoń, ale to nie moja sprawa. Jedziemy, kurwa, na przełaj. Skręć w prawo. Wow, 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 wiwa! Wow, wow, wiwa. Nie wracam tam na tamtą waszą zjebaną trasę, jadę po swojemu. Czyli kurwa na wskroś tędy. Kształtowanie krajobrazu, no ba! Takim kolosem miałbym nie kształtować terenu? Będę stworzony do tego. Życie jest krótkie! Zakończ je już teraz, to będzie jeszcze krótsze! Wow, ho, damn! Nie pozwoliło mi tam pojechać! O, tak rozjebanego auta to jeszcze chyba nie miałem. O, wycofaj. Masakra. O, jakieś polne drogi. Pewnie na tych drogach też drzewa wystają z samego środka tejże właśnie drogi. Czemu mi tu każe zwalniać? Bitch, please. Kolejna wiadomość. To od tego samego? Nie, już od innego. Zobaczmy! Co to za wiadomość? Jasio Gazda, kiedy odcinek z Forcy? Jak to jest? Symbole jakieś? Nie, chcę polskie litery. Jest jakiś sposób na to? Już... Jest! Proszę bardzo, widzicie? Odpisuję widzom! Dobra, wracamy do jeżdżenia w takim razie, bo mnie to trochę wybiło z rytmu. Mogło mnie też wybić z rytmu fakt, że mam samochód rozjebany po prostu jak mało co. Trzaśniemy kolejną focie. 40 autek i będę miał premię 12 tysięcy, to też fajna sprawa. Na wypadek, gdybym miał później jakiś tam ochotę sobie, kurwa, kupić najdroższe auta, jakie są w grze, a kosztują chyba po jakieś, nie wiem, grube miliony. To długo będę zbierał tymi zdjęciami. Takie życie fotografa. Wierzcie mi, znam się, jestem fotografem na co dzień, profesjonalnym. Mam cyfrówkę. I bardzo trudno mi się nie robić zdjęcia, dlatego moje życie fotografa jest takie ciężkie. O tak. Dobra, już jesteśmy niedaleko.
Za 400 metrów skręć w lewo. A, udusiłbym ją, kurwa, gdybym mógł. Czy pewnie mogę to wyłączyć, tylko tego nie robię, bo mi się nie chce tego szukać w opcjach. A ciągle pieprzę o tym, jak to mi się to nie podoba. No ale cóż, to chyba standard, nie? Widzieliście te rewelacyjne drifty? Kurwa maci, wszystko potracone. Bo się od drzewa rozdupiam. Za dużo drzew. Poproszę, jaka ta moja blacha taka zniszczona. Cała powyginana. No i zajechaliśmy. Mistrzostwa Sport Utility Heroes. Nie mogę się już doczekać. Przygotowaliśmy kilka tras przebojowych, żeby przetestować twoje umiejętności jazdy terenowej. Wybierz wyścig, aby zacząć. O Chryste. No to cóż, już nie dziś, ludzie. Mam nadzieję... O, naprawiło mi się autko, how nice. Mam nadzieję, że ludzie, że odcinek się wam podobał. Po tym jak skończymy te mistrzostwa, które w tej chwili mamy, chyba czas nadejdzie na to, żeby sobie pojeździć jakimiś super autkami. Na chociażby tym moim, tym, Huracanem. Tak więc dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało, pamiętajcie, zostawcie lajka, wtedy wiem, że wam się podobało, jestem zmotywowany do nagrywania dalej, a to już piąty odcinek, który dzisiaj nagrywam, a jeszcze mam ochotę nagrać drugie tyle. Tak więc dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem, pa pa!